1992 roku ma się zakończyć normalna eksploatacja parowozów w sieci kolejowej PKP. Mają jednak zostać w jednym miejscu w Polsce, w Wolsztynie. Tu do dziś parowozy pracują normalnie, jak za dawnych lat. Nigdzie w Europie nie ma takiego skupiska tych pięknych maszyn. Wolsztyn to nie tylko parowe Eldorado. Miasto leży między dwoma jeziorami, Wolsztyńskim i Bieżyńskim. Powstało na grobli, jaką przed wiekami polecili zbudować dawni włodarze tej ziemi, cystersi z przemętu. Było miastem pogranicza, zamieszkałem przez ludność polską i niemiecką. Są w Wolsztynie dwa muzea. Jedno poświęcone Niemcowi Robertowi Kochowi, laureatowi Nagrody Nobla, który tu właśnie rozpoczął swą wielką karierę. Drugie muzeum upamiętnia Polaka Marcina Rożka, autora wielu pomników i rzeźb w Wielkopolsce. O ile stacja kolejowa jest punktem początkowym wielu tras turystycznych, po których kursują parowozy, to jeziora stanowią punkt początkowy tras spływów kajakowych i bardzo dobry teren żeglarski. Parowozownia w Wolsztynie obecny wygląd zawdzięcza przebudowie dokonanej w roku 1940, kiedy była we władaniu kolei niemieckich. Ale miała swoją poprzedniczkę, zbudowaną w roku 1907, która miała dwa stanowiska i małą obrotnicę. Rok wcześniej Wolsztyn stał się węzłem kolejowym, mającym wszystkie linie, które istnieją do dziś. Aby parowóz ruszył w drogę, potrzebna jest para wodna i to pod dużym ciśnieniem. Aby zaś wytworzyć parę, potrzeba ciepła. Już wieczorem, jeśli rankiem lokomotywa ma wyjechać na trasę, trzeba rozpalić ogień pod kotłem. Parowozy ogień przekazują sobie kolejno, jakby w jakiejś sztafecie olimpijskiej. W parowozowni bowiem ogień musi być zawsze. Ponad 150 lat jeżdżą parowozy po torach. Przez ten czas długi szereg rutynowych czynności poprzedzających odjazd pociągu stał się swoistym rytuałem przestrzeganym ściśle przez kolejne pokolenia maszynistów. 70-letni parowóz OK-1 chyba właśnie tej tradycji zawdzięcza to, że ciągle jeszcze prowadzi pociągi i to nie tylko turystyczne. Wiele typów parowozów przewinęło się przez wolsztyńską lokomotywownię. Stacjonowały tu TKH-1, PD-5, TKT-3, TR-203, a także wszystkie znajdujące się tam obecnie. Są tu nadające się do eksploatacji parowozy 11 serii. Były budowane w fabrykach niemieckich i polskich. Najwięcej pochodzi z Chrzanowa. 5 parowozów wyprodukowały zakłady Cegielskiego w Poznaniu.
Po jednym fabryki niemieckie. Henschel, MBA, Sosnowiec, Schwarzkopf i Schichau. W sumie stan parowozów wynosi 25 sztuk. Parowozownia w Wolsztynie, niegdyś jedna z wielu, dziś stała się jedyna na PKP. Jest ostoją kolejowej tradycji i kolejowej romantyki, którą oczarowywała ludzi w ubiegłym stuleciu, ale której czar zachował się do naszych czasów. Parowóz OK-1-359, zbudowany w zakładach Schwarzkopf w Berlinie w 1917 roku, jest najstarszym czynnym parowozem na liniach PKP. Nosi numer fabryczny 6388. Na kolejach niemieckich miał oznaczenie 38-2155. Na polskich kolejach służbę rozpoczął po wojnie. Najpierw stacjonował w Toruniu, później w Gnieźnie, Poznaniu, Międzyrzeczu, a od marca 1989 roku w Wolsztynie. Posiada typowy dla parowozów pasażerskich układ trzech osi napędnych o dużej średnicy. W latach 1906-1923 w 13 fabrykach niemieckich zbudowano prawie 4000 takich parowozów. W Niemczech ten typ parowozu nosił oznaczenie P8. Był podstawowym parowozem na liniach PKP drugorzędnych. Jest jedną z najbardziej udanych konstrukcji parowozów w historii kolejnictwa. Obecnie w Wolsztynie prowadzi pociągi planowe i nadzwyczajne. I właśnie ten parowóz OK-1-359 poprowadzi i nasz zabytkowy pociąg na turystycznej trasie. Najciekawsza kolejowa trasa turystyczna w okolicach Wolsztyna prowadzi przez Zbąszynek do Toporowa, stamtąd do Międzyrzecza, z Międzyrzecza do Zbąszynka i z powrotem do Wolsztyna. Tędy pojedzie i nasz pociąg, a w jego skład wejdą trzy wagony z serii BI, dwuosiowe, pochodzące z początku lat 30. naszego wieku. Trzeba podkreślić, że parowóz OK-1 był właśnie na tej trasie eksploatowany przez wiele lat. Ten parowóz OK-2231 pochodzi z 1929 roku. Wzorowany na niemieckim parowozie P8, według polskiego oznaczenia OK-1, został skonstruowany w roku 1922. Od 1923 roku do roku 1934 w pierwszej fabryce lokomotyw w Chrzanowie zbudowano 185 sztuk parowozów tej serii. Tender parowozu 22D23 również pochodzi sprzed II wojny światowej. Jest to ostatni zachowany egzemplarz tej serii. OK-2231 ma numer fabryczny 238. Stacjonował w lokomotywowniach Piotrków, Bydgoszcz i Częstochowa, a od roku
1987 od czerwca znajduje się w Wolsztynie. Parowóz ten o charakterystycznej, łatwej do odróżnienia sylwetce osiąga prędkość 100 km na godzinę. Nadprężność pary w kotle 12 atmosfer. Oto kolejny typ parowozu. TY2406. Jest to konstrukcja niemiecka z czasu II wojny światowej, przeznaczona do obsługi frontu wschodniego. W latach 1942-45 zbudowano prawie 6 tysięcy takich maszyn. Parowóz ten wyposażony jest w typowy beczkowy tender 32D43. Przy nadprężności pary 16 atmosfer osiąga prędkość 80 km na godzinę. Znany w całej Europie, niezawodny, prosty w obsłudze i eksploatacji TY2406 ma numer fabryczny 13821. Wyprodukowany został w fabryce MBA w 1943 roku. Na kolejach niemieckich nosił numer 52-4770. Służył w parowozowniach w Jarocinie i Gnieźnie, a od kwietnia 1989 roku stacjonuje w Wolsztynie. W parowozowni w Olsztyn znajdują się cztery parowozy serii TY42, czyli polskie odpowiedniki TY2. Budowane były w latach 1945-46 w Poznaniu i Chrzanowie, z części pozostawionych przez Niemców. Nasz zabytkowy turystyczny pociąg wyruszył w drogę. Jedzie nim grupa uczniów technikum kolejowego w Zwąszynku, którzy na co dzień nie mogą już mieć do czynienia z trakcją parową. Trakcja parowa tymczasem ma wiele cech, które gdzie indziej nie występują. Sposób prowadzenia maszyny jest indywidualny dla każdego maszynisty i każdego niemal egzemplarza parowozu. Mechanik musi czuć swoją maszynę, odgadywać wiele parametrów jej pracy, których nie pokazują żadne wskaźniki. Ale prowadzenie parowozu to także ciężka praca fizyczna. Trzeba pamiętać, że w piecu parowozu spala się w czasie jazdy całe tony węgla. Dawniej na jedną zmianę trzeba było nieraz i 12 ton paliwa wrzucić do palenicka. Jedziemy z szybkością 50 km na godzinę, prawie maksymalną dla zabytkowego składu wagonów. Dookoła równiny, wielkopolski krajobraz charakterystyczny dla naszego kraju. Nie ma w nim zbyt wielu elementów współczesnej techniki i architektury. Parowy pociąg nie jest tutaj anachronizmem, ale koniecznym uzupełnieniem pejzażu. Oto kolejny egzemplarz spośród stacjonujących w Wolsztynie parowozów. W całej Europie istnieją tylko trzy maszyny tego typu. Jest to parowóz TY3-2. Konstrukcja niemiecka, udoskonalona wersja typu TY2.
Ma kocioł o większej średnicy i większe palenisko, co zaowocowało zwiększoną mocą parowozu. Typ ten na kolejach niemieckich był oznaczony jako 42, a stacjonujący obecnie w Wolsztynie parowóz ma numer fabryczny 4448. Zbudowany został w zakładach Schichau w Elblągu. Przed przejęciem przez PKP nosił oznaczenie 42427. Stacjonował w lokomotywowniach w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Pile i Gnieźnie, a w Wolsztynie znajduje się od marca 1990 roku. Prowadzi pociągi osobowe i towarowe w normalnym ruchu planowym. Inna konstrukcja to TY-45. Jest to parowóz konstrukcji polskiej, oparty na przedwojennych, zachowanych planach typu TY-37. Stacjonujący w Wolsztynie parowóz TY-45-379 jest ostatnim zachowanym egzemplarzem tej serii. Zbudowany w 1949 roku w zakładach Cegielskiego w Poznaniu, ma numer fabryczny 1388. Wyposażony jest w tender 32D47 ze skonstruowanym w latach 40. podajnikiem węgla, tak zwanym stokerem. Osiąga 75 km na godzinę i jest dzięki temu przydatny zarówno w ruchu towarowym, jak i pasażerskim. Od 1990 roku znajduje się w Wolsztynie i prowadzi pociągi planowe na liniach lokalnych. Mała stacyjka Tuchorza. Tu nic się nie zmieniło od kilkudziesięciu lat. Pracują te same urządzenia, dyżurny ruchu opuszcza rogatki na pobliskim przejeździe. Nastawnia wygląda też tak samo jak kiedyś. Można mieć wrażenie, że czas się cofnął lub zatrzymał. To już coraz większa rzadkość na kolei, ale w okolicach Wolsztyna takich stacyjek jest sporo.
Firmą Wolsztyńskiego Zbioru Parowozów jest PT-4765. Przeznaczony do prowadzenia pociągów pospiesznych, ma 4 osie napędowe, moc 2000 koni mechanicznych i osiąga prędkość 110 km na godzinę. Wyposażony jest w tender 27D48 z automatycznym podajnikiem węgla Stoker. W dwóch fabrykach, HCP w Poznaniu i Fabloku w Chorzowie, zbudowano 180 sztuk takich maszyn. Konstrukcja parowozu oparta jest na przedwojennym typie PT-31, lecz jest zmodernizowana. Egzemplarz stacjonujący w Wolsztynie ma numer fabryczny 2065. Został zbudowany w Chorzowie w roku 1949. Służbę pełnił w lokomotywowniach Ostrów i Poznań Osobowa. Jest jednym z nielicznych w Polsce egzemplarzy tej serii, która została pocięta na złom w latach 70. Prowadzi pociągi planowe i reprezentacyjne wycieczkowe. W 1948 roku został skonstruowany w Polsce parowóz TKT-48. Jest to tak zwany tędrzak, który może z jednakową prędkością poruszać się w obu kierunkach. Dlatego używany jest chętnie na liniach lokalnych, gdzie często nie ma obrotnic do odwracania parowozów. Jest to bardzo udana konstrukcja. Parowóz TKT-48 posiada dużą średnicę cylindrów, co sprawia, że charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami trakcyjnymi. Choć parowóz ten został przeznaczony do ruchu towarowego, dzięki swojej prędkości, 80 km na godzinę, może doskonale pracować przy przewozach osobowych. Parowozy te jeszcze są spotykane w sieci PKP. Stacjonujący w Wolsztynie TKT-48-143 zbudowany został w 1956 roku w Chrzanowie, w fabryce lokomotyw, która wówczas nosiła imię Feliksa Dzierżyńskiego. Ma numer fabryczny 4733. Służbę pełnił w lokomotywowni Nasielsk, a od stycznia 1990 roku znajduje się w Wolsztynie. Używany jest do pracy manewrowej. Pociąg wjeżdża na boczną linię wiodącą do Międzyrzecza. Trasa wiedzie przez Pojezierze Lubuskie, piękną krainę o bogatej historii. Jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych tras i nie wystarczy jeden przejazd pociągiem, aby zwiedzić wszystko, co na niej godne jest zwiedzenia. Centrum Pojezierza Lubuskiego. Dawna siedziba joannitów, którzy mieli tu jeden ze swoich największych i najważniejszych zamków. Z pochodzącej z XIV wieku wieży zamkowej widać oba jeziora, nad którymi leży Łagów. Trześniowskie i Łagowskie. Zamek joannitów budowano i rozbudowywano przez kilka stuleci. Są w nim fragmenty gotyckie, barokowe i klasycystyczne. W miasteczku sporo domów z XVIII i XIX wieku.
Park zamkowy został założony w XVIII stuleciu. Łączy się z pięknymi, starymi lasami okalającymi jezioro Trześniowskie. Można w nich spotkać znakomite okazy buka, sosny, dębu, modrzewia, deglezji, świerka i osiki. W Łagowie znajduje się też piękny, zbudowany z cegły wiadukt kolejowy. Znakomity przykład XIX-wiecznej konstrukcji wzniesionej przez mistrzów murarzy. Takie mistrzostwo rzemieślnicze wydaje się dziś niemożliwe do osiągnięcia. Na Łagowie nie kończą się atrakcje trasy. Kilka kilometrów dalej można zwiedzić jedyną w Polsce głębinową kopalnię węgla brunatnego w Sieniawie. Później pociąg wjeżdża na teren międzyrzeckiego rejonu umocnionego, gdzie istnieje wiele zachowanych do dziś fortyfikacji niemieckich z lat 30. naszego wieku. W starych fortach zamieszkały tysiące nietoperzy, dzięki czemu rejon ten stał się niezwykle interesujący dla miłośników przyrody. Wreszcie na końcu tej linii leży Międzyrzecz. Zachował się tam średniowieczny zamek obronny. W zamku jest dziś muzeum, a w nim kolekcja portretów trumiennych, charakterystycznych dla sztuki polskiej i niespotykanych nigdzie indziej w Europie. Powstawały dzięki obyczajowi wprowadzonemu w Polsce w XVII wieku umieszczania przy trumnie zmarłego jego podobizny. Amerykańskiej serii TY-246, otrzymanej przez Polskę po wojnie w ramach dostaw UNRWA, oparta została konstrukcja parowozu TY-51. Była to ostatnia konstrukcja parowozu w Polsce. Jest to ciężki parowóz towarowy, wyposażony w najnowocześniejsze osiągnięcia techniki parowozowej, jak suwaki Trofimowa, automatyczny podajnik węgla Stoker, nowy tender typu 27D51, a także wielotonową syrenę parową. Zbudowano 242 maszyny tego typu. Zostały wycofane z ruchu w latach 70. TY-51-223 został zbudowany w zakładach Cegielskiego w 1957 roku. Ma numer fabryczny 1532. Do roku 1988 stacjonował w lokomotywowni Rzepin, przeciągając składy towarowe do Frankfurtu nad Odrą. Od roku 1989 znajduje się w Wolsztynie. Thank you.
Najwięcej stacjonujących w Wolsztynie parowozów, bo aż 12, należy do serii OL-49. Jest to konstrukcja polska z 1949 roku. Parowozy tego typu miały zastąpić wysłużone OK-1 i OL-12 na drugorzędnych liniach. Parowóz ten ma mały nacisk na oś, 17 ton, co spowodowało, że stał się niezastąpiony na liniach o kiepskiej nawierzchni. Tender też jest nowej konstrukcji. Ma oznaczenie 25D49. Wadą tego parowozu jest mała średnica cylindrów, co powoduje, że maszyna ma małe przyspieszenie i jest dość słaba. Nie nadaje się do pociągów towarowych. Ten typ parowozu jest obecnie w PKP najczęściej spotykany. Wszystkie 12 parowozów serii OL-49, które stacjonują w parowozowni w Olsztyn, zostały zbudowane w latach 1952-1954 w fabryce lokomotyw w Chrzanowie. Codziennie są wykorzystywane do prowadzenia składów pasażerskich. Zapada noc, ale jak zawsze na kolei noc nie przerywa pracy. Nadal na stację w Wolsztynie parowozy doprowadzają kolejne pociągi rozkładowe. Z Grodziska, Nowej Soli, Sulechowa. Na peron wjeżdża także i nasz zabytkowy pociąg, który zakończył kolejną turystyczną wyprawę. A parowozownia pełna jest życia, dźwięków. Lokomotywa spalinowa lub elektryczna, kiedy nie jest w drodze, stoi cicha i ciemna, martwa. Parowóz zaś jest gorący, dymi, z różnych stron wydobywają się stróżki pary, kapie woda. Po krótkim odpoczynku, jeszcze tej nocy, kolejne parowozy wyjadą w trasę. Bo to jest zwykły dzień w bardzo niezwykłym miejscu. Parowozowni, która niespodziewanie stała się największą w Europie.